obserwuję życie polityczne tak jak scenę, tak jak plan filmowy. I od początku, od pierwszych kontaktów, od pierwszych obserwacji naszego premiera, miłościwie panującego już chyba szósty rok, widziałem, że to jest człowiek, któremu głównie chodzi tylko o władzę. Ale tę przenikliwość, którą zdobyłem przez 40 lat uprawiania tego zawodu, tej przenikliwości dziennikarze, którzy rządzą duszami, bo artyści nie rządzą duszami naszych rodaków, tylko dziennikarze, tej przenikliwości nie mają. I to jest dramat. Gadają głupstwa, najpierw wychwalali. Słucham Radia Tok FM, peany na cześć premiera Tuska od lat. Wazelina, miód, no kto? No, Jacek Żakowski, Tomasz Wołek, redaktor Lis, profesor Władyka, a dzisiaj siedzą i smędzą, bo okazało się, że przenikliwości nie mieli albo zostali moralnie jakoś źle skorumpowani, bo siedzą i biadolą. No więc ja radzę, żeby albo się zajęli czym innym, albo zastanowili się i posłuchali twórców, którzy mają więcej przenikliwości w ocenie ludzi. Mnie wystarczy spojrzeć na faceta i ja wiem, do jakiej roli w filmie on się nadaje. A plan filmowy czy scena w teatrze to podobnie jak te nasze forum romanum, na którym występują politycy. I ci politycy po prostu, jedni są uczciwi, a drudzy nas oszukują. Z tym, że ja od razu rozpoznaję, który oszukuje. I od razu widziałem, że Donald Tusk to jest mistrz kitu i bajeru. No ale Tomasz Wołek, redaktor Lis, redaktor Żakowski, profesor Władyka, tego nie zauważyli. Oni tylko wiedzieli, że trzeba go wspierać, żeby, broń Boże, ten straszny Kaczyński nie wrócił do władzy. A ten straszny Kaczyński to jest przyzwoity człowiek z przyzwoitej, starej, warszawskiej rodziny inteligenckiej. I chciał przyzwoicie rządzić. I chciał, żeby było sprawiedliwie. W związku z tym chciał lustracji. Ci panowie, którzy trzęsą się teraz ze strachu i doradzają coś tam premierowi Tuskowi, no prześcigają się w tych poradach, powinni zastanowić się, czy nie radzą zbyt późno. Bo to już się sypie, panowie. Możecie sobie płakać, jęczyć. Ja tylko mogę poradzić jedno Tomaszowi Wołkowi, który był od początku wielbicielem Donalda Tuska. Żeby teraz Donald Tusk mianował go swoim rzecznikiem na miejsce Pawła Grasia, który ma dozorcostwo u jakiegoś Niemca w jakiejś willi i ma ciepłą posadkę. Do tego się najbardziej nadaje. Ma odpowiednią budowę i podejrzewam, że sprawność na takiego wykidajłę, co to do tej willi, nikogo nie wpuści. A Tomasz Wołek może teraz doradzać premierowi. I spełnią się Tomasza Wołka nadzieje. Tego mu życzę, żeby uratował Rzeczpospolitą Tuskowską. Bo no inaczej koniec świata. Jak wróci Jarosław Kaczyński do władzy, no to przecież znów wróci problem lustracji, bo w każdym normalnym kraju potrzebny jest taki właśnie zabieg, żeby oczyścić z brudów życie polityczne, żeby złodziejom zabrać to, co ukradli, żeby konfidentów ukarać.
A tu profesor Władyka, redaktor Lis, redaktor Żakowski i Tomasz Wołek, były przyzwoity działacz podziemia i przyzwoicie wydawający kiedyś Życie, gazetę Życie, zachowuje się, już oszczędzę epitetu. Tak, to jest żałosne. Panowie, wpadliście w panikę, ja was rozumiem, bo wasz świat się rozsypuje. No, wykazaliście się po prostu głupotą, krótkowzrocznością polityczną i te wszystkie wasze tytuły z profesorskim na czele możecie sobie, wiecie, gdzie wsadzić. Tam, gdzie plecy tracą szlachetną nazwę. Natomiast redaktor Tomasz Wołek, jeśli tylko uda mu się zamienić rzecznika rządu Pawła Grasia, z pewnością Tuskoland uratuje. Ale chciałbym, żeby jak już uratuje, to żeby się przenieśli na przykład na wyspę Uznam i póki tam nie będzie przekopany ten dolny kanał, żeby tam założyli takie wzorcowe państwo, gdzie będzie można sobie hulać, gadać głupstwa przeróżne i liczyć na to, że tam tych parę tysięcy ludzi, które tam mieszka, mieć stację telewizyjną, ogłupiać ich, ale od Rzeczpospolitej odczepcie się. Tego wam życzę. To by było na dziś.